Awaria sieci gazowej, gaz w jednym tutaj z budynków przy ulicy Grodzkiej 14, ewakuowaliśmy 21 osób, to były osoby z budynku mieszkalnego, jak i części banku, jak i z banku. W sumie na miejscu mamy 4 samochody, 11 strażaków, jest pogotowie gazowe, które działa i szuka tej awarii i będzie ją likwidować. Trudno mi powiedzieć, ile potrwa to. No, to wszystko będzie zależało od tego, jak tutaj panowie z gazowni szybko znajdą dokładnie miejsce, w którym ta sieć się rozszczelniła. Czy często są panowie do takich rzeczy wyzwani? No muszę powiedzieć, że tak. Szczególnie w sezonie zimowym są takie sytuacje, że dochodzi właśnie do rozszczelnienia. Ten gaz w ogóle migruje w kierunku budynku, bo z zewnątrz tutaj jest przemarznięta ziemia i tak to wygląda.